Co tam słuchacie? Dobrze. Szarabyszka, dobrze, proszę pana. Proszę się nie dokurwiać do mnie, bo ja pierwsza powiedziałam. Ryszard Mazur mówi, że ty był Rafael wczoraj na występie. Mówił o tym. Poczekaj, bo ty kurwa ktoś tam se rozmawia. Kto tam se rozmawia? Myszka? I o czym tam rozmawiasz? Komu relacjonujesz występ? Już nikogo. A kurwa komu relacjonowałaś? A co, co mówiłaś? Myszka. Bo ona jest myszką, chyba że ona mówiła do siebie. No słuchaj, kurwa. Super. No tak, ten żart super. Fajna jesteś. Jesteś wolna? Super. Dzisiaj rodzice wychodzą. Zostaniemy sami. Moja myszko. Super. Jak jakiś typ przyjdzie, to może będzie elektrownia ją prowadzić. Jak się myszce? Podoba występ? Co? Bardzo ładny. Bardzo ładny występ jest? Czy ja? Bo ta myszka już wiesz, ona wstanie, kurwa, trzeba będzie mopem przejechać. Tak się bawimy, kurwa! Trochę się rozkręcamy. Bardzo dobrze, dobrze. Ktoś dochodzi, kurwa. Myślę, ktoś był kiedyś na diecie podałkowej? Wiemy? Wiecie, co jest dieta podałkowa? Co? Śmiało, śmiało. Śpisz w pufie? Śpisz w pufie. Ja pierdolę, jak ja szanuję, że powiedziałem śmiało. Śpisz w pufie? I mogę? Ja śpię w pufie. Patrz Marzenka, kurwa, co mu powiesz? Patrz, rozjebie to. Słuchaj, słuchaj. Śpisz w pufie? Nie, to jest takie, że ci przywożą pudełka właśnie, takie jakieś dieta, że tam kalorie sobie wybierasz, nie? Jest popularna dieta podełkowa w Zgorzelcu, ale to chodzi o to, że po prostu, żebyś nie jadł, to po prostu śpisz w pufie. No oni ci przywożą wielką pufę, nasz zegar, żebyś nie jadł. Oni po tygodniu cię wyciągają z tej pufy. A kto powiedział to? To ty będziesz? Tak, kurwa, teraz ty się nie chcesz przyznać. Bo nawet nie ciął głosu swojego, panie, żeby go nie rozpoznał tylko. Powiedział, śpisz w pufie. Muszę poznać tego człowieka. Ty! Kurwa! Co, co? On nie miał siły się odezwać. Bo on jest chuj zmęczony siedzeniem tutaj. I on nie miał siły. Mordo, ja miałem jeden żart, że śpisz w pufie. To mi kosztowało tyle energii, że już nie miałem siły. Czy ty jesteś z panią myszką, kurwa? Będę się obok nim? Co? Broń Boże. Myszką nie, ale czasem śpię w pufie. Pufa to jest taka rzecz, że tam się trzyma rzeczy, takie to jest takie małe, kwadratowe. Tak, dobrze, dobrze. Spałeś kiedyś kurwa w pufie? Będę rozjebał głowę, chyba nie wiem. Śpisz w tapczanie, kurwa, nie wiem, w piwnicach, kurwa. Spać w pufie, kurwa. Kurwa, tam może co najwyżej spać myszka, kurwa. I to taka mała... Pufie wsadzone. Kurwa, ty właśnie z przeżycia dzieci, że spałeś w pufie. Stary usiadł i przez 3 lata nie mogłeś się wydostać z pufie. Co byś na telefonie? No, nudzę cię? Bo się mogę przestać dopierdalać tam. Jak masz linię? Patrycja, czemu, co robisz? Co? Odpisywałaś na SMS-a? Miałeś SMS-a treści? Też śpisz w pufie?
Jakie? Kto ci napisał SMS-a? Kuzyn? I co ci? Ty pod pufy budzik ma ustawiony. Wstawaj z pufy, kurwa. Co ci napisał, kuzyn? Jak się bawią twoje dzieci? A skąd ty masz wiedzieć, czy bawią twoje dzieci, jak ty nie jesteś ze swoimi dziećmi? Wysłał ci zdjęcie. Kurwa, to jest bardziej pojebane niż pufa. Kuzyn wysłał ci zdjęcie twoich dzieci i się pyta ciebie, jak się bawią. Jak, poczekaj, bo ja czuję, że mam pierwszą część udaru. Czy śpisz w pufie, kurwa, jeszcze mózg się broni. No takie chuj. Ty piara gada z cipą, wytrzymasz. Ty śpisz w pufie, kurwa, wytrzymasz. Ale kuzyn wysyła zdjęcie dzieci, z którymi jest i się pyta, jak się bawią. I weź powiedz mamie, jak było na występie w Zgorzelcu. Fajnie, mamo. Mamo, czy my mamy pufę? Bo przyjeżdża wujek, wiesz, na święta i on nie ma gdzie spać. Jak do mnie przyjdzie teraz ktoś na święta, albo kurwa nawet ziomek jakiś ze stand-upu, że chce się spać. Mówię, wiesz, to nie mam materaca, ale pościelę ci w pufie, wiesz. No, czuję się w Zgorzelcu.